Dzień dobry Państwu, witam w tym kameralnym gronie. Witam Państwa na konferencji prasowej przed najnowszą premierą Mity greckie, wyprawa po Ambrozję. To przedstawienie autorskie pana Tomasza Manna, którego serdecznie witam. Jest autorem scenariusza, reżyserem i autorem muzyki do tego przedstawienia. Autorką scenografii i kostiumów jest pani Aneta Piekarska-Mann. Autorem choreografii ruchu scenicznego jest pan Artur Dobrzański, a przygotowaniem wokalnym zajął się pan Kamil Dominiak. Na scenie aktorzy Tarnowskiego Teatru panie Marta Dylewska, Dominika Markuszewska, Monika Wenta, panowie Maciej Babicz, Piotr Chudziak i Tomasz Wiśniewski. Gościnnie na gitarze towarzyszy naszym aktorom pan Łukasz Wełna. Premiera w najbliższą niedzielę, 13 października. Jakże ważny dzień o godzinie 16. Natomiast jutro, to jest w sobotę, o godzinie 18 mamy otwartą próbę generalną i prosiłbym Państwa, gdybyście swoimi kanałami mogli wypuścić te informacje, że jest to próba otwarta dla tych, którzy zechcą jutro o 18 do nas przyjść do teatru, to po prostu będą mieli szansę obejrzeć to przedstawienie za darmo. Przy tej okazji wspomnę, że jak zawsze przy spektaklach dla dzieci, a to spektakl familijny, staramy się nie wypuszczać klasycznych programów, tylko jakąś ciekawostkę. Tym razem jest to Ambrozji Łyk, czyli miód z naszej teatralnej pasieki dachowej, który będzie do zakupienia przy okazji eksploatacji spektaklu. Teraz chcielibyśmy Państwu pokazać fragment przedstawienia, a później reżyser i aktorzy pozostaną do Państwa dyspozycji. Cześć, jestem Helenka. A ja Posejdon. Opowiemy wam, jak się poznaliśmy. Było w moje urodziny. Chciałam dostać lalkę, taką, co płacze, sika i mówi: kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Cześć, a my jesteśmy stare, poszczerbione greckie kolumny. Wiemy wszystko o mitach greckich. A jak się zaczęły mity greckie? Zaraz. Zapomniałam. Głupia! A ja nie. Na początku światem rządził Kronos! Bał się, że jego dzieci zabiorą mu tron. Łykał jak cukierki, jego żona Rhea wpadła na pomysł. Zamiast syna Zeusa dam mu kamyk. Pomyślała, Kronos połknął kamyk. Rhea Zeusa schowała w jaskini. Zeus jak dorósł, strącił stronę Kronosa. Kto będzie rządził światem? Zeus? Hades? Czy Posejdon? Wrzucili do garnka losy. Panem całego świata wystąpił przeciw Zeusowi. Zeus go przysławał piorunami do fontanny w Gdańsku. W Gdańsku, w Gdańsku, w Gdańsku. Posejdon. Czeka.
pana reżysera zapytam, może na początek. Czyli co, motywem przewodnim jest Helenka, która to wygląda, prosi, porywa Posejdona z Gdańska, jak rozumiem, tak? I rzecz się dzieje poniekąd trochę w Polsce. Takie są realia. Bo to pytanie do Helenki jest. Nie, no to do pana. Tak, no, rzecz się dzieje w Gdańsku, zaczyna się w Gdańsku, a później schodzimy do podziemi, czyli do Hadesu. No i tak przestroje, Cypr, nie? Powietrze, Ateny, Doli, na Olimpie też jesteśmy. Też to ma charakter, nie wiem, edukacyjny też, czy przede wszystkim taki szkolny, czy jednak nie w tą stronę? Jak myślicie? Jakaś wiedza też jest... Szkolny! Pan Maciek bardzo szkolny lubi, także... Wiedza jest tak. Też, tak? Tak, jest też wiedza, edukacja. Myślę, że taki przez zabawę uczymy, nie? I na odwrót pewno coś takiego. Wydaje się, że to będzie tak, jak było, czy jest to też pan czas? No chyba tak, jak było. Znaczy na pewno, jeżeli mamy 12 bogów olimpijskich, bardzo trudno zapamiętać wszystkie imiona, więc tutaj staramy się, żeby te nazwy własne jednak dla dzieci były dosyć czytelne, czyli jak mówimy na przykład Ares, no to on od razu mówi, że jest bogiem wojny. Czy jak Artemida, no to wiadomo, że jest boginią miłości. I tak dalej, i tak dalej. Także mamy jakby prawdę historyczną, mitologiczną. No i mamy też taką prawdę z dnia dzisiejszego, czyli mamy Helenkę, która reprezentuje dzieci i nawet ma smartfona. Dużo radości, dużo uśmiechu. Mówimy, że taka forma zabawowa do dzieci. No tutaj właśnie Marcin, dyrektor, mówił, że familijny spektakl. No trochę tak, bo też jest trochę takich aluzji, nie? Była taka propozycja, żeby też wersję dla dorosłych zrobić, ale no. Poza wszystkim to jest rock opera, jakby nie patrzeć. Tak, a pan właśnie, Piotr gra na bębnach jako Posejdon i śpiewa i jest fajnie. Wszyscy śpiewamy. Do aparatu wszyscy śpiewamy. Tej muzyki rzeczywiście to sporo jest. No właśnie pani mnie zapytała, ile jest muzyki, ale z działu, ale chyba jest cały czas właściwie, nie? Muzyki jest dużo. Tak, ona jest i akcyjna, i są piosenki, są też takie... zresztą macie dyrektor nowy, że tak powiem, oprócz znakomitych aktorów, macie też znakomitego gitarzystę. Tam jest na samym końcu, bardzo dobry, więc on jak cały czas... jest w akcji, nie? Że to nie jest tylko muzyka na piosenki, ale na przykład jak, nie wiem, Helenka kopie tego, to jest na przykład dźwięk, tak w komiksach, nie? Taki komiksowy też charakter ma ten spektakl. Trochę urządzeniu, aż zastanawiam się, co to będzie w czasie ciszy wyborczej. Cisza wyborcza? A jest cisza wyborcza w czasie naszego spektaklu? Tak? A niedziela wyborcza, 13. Ale to będziemy grali pantomimo? Nie. Myślę, że my się chyba wyborów nie boimy, no bo to jest... Nie ma w tym polityce. Tutaj nie ma wyboru jak. Znaczy jest jeden wybór, przyjść do teatru na premierę. Tak. Myślę, że to jest najfajniejsze. Na wybory i do teatru. Siłą tego spektaklu, według mnie ten fragment, który obejrzałem, to też ta dynamika, prawda? To nie jest przegadane, to nie jest prześpiewane tylko wyłącznie, ale duża porcja wiedzy. No siłą spektaklu każdego, myślę, są przede wszystkim aktorzy. To jest taka podstawowa siła zawsze teatru, filmu, więc tutaj siłą są aktorzy, że tak powiem, i ta historia, która popycha wszystkich do przodu, która ma właśnie bawić i wzruszać, co tam jeszcze robić, łaskotać. Mamy różne takie określenia tam, więc tak. No. Wszystko dzięki aktorom. Ta dynamika też jest ze względu na tych młodych ludzi, którzy często się mogą... No nudzą, właśnie. Rozmawialiśmy z dyrektorem, że najgorzej jak... Bo dorosły człowiek, jak przychodzi na spektakl, no to okej. Okay. Nie podoba mu się, no to powie to po spektaklu, nie? Ale czasem jest tak w czasie spektaklu, że dziecko powie, mamo, weź mnie stąd, bo to jakaś nuda jest. Więc tutaj staraliśmy jednak jakby tą nudę jakoś, że tak powiem, za drzwi wyprowadzić. To może tak technicznie jeszcze, premiera. Technicznie. Premiera jest w niedzielę, 13 października o godzinie 16. Na tej sali. A w sobotę ćwiczycie.
A w sobotę mamy próbę generalną, na którą serdecznie zapraszamy. O godzinie 18, czyli o 17 jest rozświetla. To dyrektor zadecyduje. Bo o 19 już jest dobranocka i dzieci śpią. Ale o 18? O 18, tak. Bardzo serdecznie zapraszamy. Tak, 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 tak. Tak. Dziękujemy. Może z aktorami? Państwo byście chcieli. Bardzo fajni aktorzy i tam też to też dobry. I jest też choreograf. Wszystko zostało powiedziane. Tak. Zapraszamy po prostu. Zapraszamy, ładnie śpiewamy, gramy, tańczymy. Recytujemy. I pięknie wyglądacie. No i pięknie to Aneczka, moja żona, scenografię wymyśliła i dlatego tak też pięknie wyglądają. Dlatego jest taki też piękny anturaż. Super. Jakieś macie Państwo jeszcze pytania? Coś spektaklu chyba. Już żeśmy wyczerpali. Tak. Bardzo dziękujemy. To co, zwalniamy aktorów, żeby się umyli? Tak. To serdecznie. Dziękujemy. No, to dziękujemy bardzo i serdecznie zapraszamy, a my się widzimy o 18. Tak? Dziękuję. Dziękujemy.